Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z poradnikiem? Tak to można nazwać, z małym poradnikiem. Wiem, że ogląda mnie duża liczba młodych dziewczyn, nastolatek, ale też dziewczyn, które mają 20 lat, 24, 25, 26 i mają problemy z niedoskonałościami skóry, mają problemy z wypryskami, z wągrami, czyli standard. Wszystko to, co kobieta nie znosi na swojej twarzy. I wiem też, że nie jedna z Was miała taki dzień, ważny dzień, jakąś, nie wiem, mega ważną randkę, jakąś mega ważną imprezę. I w tym dniu musiała wyglądać perfekcyjnie, jeśli chodzi o twarz. I wiem też, że nie jedna z Was tego dnia rano, kiedy obudziła się i popatrzyła się w lustro, powiedziała: o mój Boże! I zobaczyła wielki krater na swoim czole, na swojej brodzie, na swoim nosie. I ja tak miałam nieraz i wiem, że Wy też tak miałyście. I dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim poradnikiem. Co zrobić, jak wyskoczy nam coś takiego na twarzy, ale co zrobić od strony pielęgnacyjnej. Może nie takiej od strony makijażowej, jak to zamaskować, tylko jak to wyleczyć, jak postarać się, aby ten krater był mniej widoczny. I dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim moim wademekum, można powiedzieć. Mam kilka sprawdzonych kosmetyków, bo będą to porady kosmetyczne, takie polecę Wam dużo kosmetyków, które ja stosuję i które nieraz mi pomogły. Także mam nadzieję, że Wam też pomogą. I jeśli jesteście ciekawi, co dzisiaj Wam pokażę, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że kocham, uwielbiam i nie mogę się obejść bez plastrów na wągry, niedoskonałości, na zaskórniki, na przebarwienia z Douglasa. Jest to, można śmiało powiedzieć, że jest to moje wybawienie. Ja uwielbiam te plastry i zobaczcie, mam tutaj całą gamę tych plastrów, czyli praktycznie chyba wszystkie rodzaje, które są dostępne właśnie w Douglasie. I po kolei, przechodzę po kolei. Mam tutaj plastry na nos i na twarz i je właśnie naklejamy, tak jak sama nazwa wskazuje, na zaskórniki na nosie oraz na twarzy, czyli na brodę lub na czoło. Wygląda tak ten plasterek. Są fajne, ponieważ za jednym pociągnięciem usuwacie wszystkie krostki, wszystkie gulki, które przeszkadzają i wyglądają nieestetycznie na twarzy pod podkładem, szczególnie, bo się wiecie, odznaczają takie górki obrzydliwe, ble, w ogóle masakra. I jest to na pewno lepszy sposób niż jakbyście po prostu same gniotły te wągry brudnymi rękami. Jest to bardziej higieniczny sposób naklejenia po prostu takiego plastra. Są świetne, naprawdę Wam polecam. Ja je stosuję już ponad rok, kiedy ja stosuję te plastry, zawsze mi pomagały. I tutaj mam bardzo podobne plastry, tylko że nieco mocniej, nieco mocniejsze, ponieważ mają w sobie węgiel i one są tylko i wyłącznie na nos i ich jest tylko 6, tamtych było 12. Wyglądają bardzo podobnie, tylko są czarne i ogólnie cały plaster jest czarny w środku. I wydaje mi się, że te plastry są z węglem troszkę mocniejsze i też konsultantka mi mówiła w Douglasie, że trochę lepiej sobie radzą z zaskórnikami na nosie. Kosztują 4 zł drożej niż tamte. No i co? I mówiłam, że one są na nos i są bardzo, bardzo dobre, także je Wam polecam. No i nowość dla mnie, bo ja je mam, te plasterki, a raczej krążki na twarz od tygodnia. I to są, słuchajcie, takie krążki, nazwę to krążki, zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają, tylko otworzę, o, bo jeszcze ich nie używałam. I to są takie kółeczka, zobaczcie, o, kółeczka, dosłownie kółeczka na wypryski. Kiedy Wam się pojawi jakiś, nazwijmy to krater, jakiś pryszcz, naklejamy sobie na noc to właśnie kółeczko na ten wyprysk. I rano po prostu budzicie się bez tego krateru. Jakby ten plasterek wyciąga z tego pryszcza całą tą obrzydliwą ropę. Ja wiem, że to jest okropne, co teraz mówię, ale taka jest prawda. Nie wiem, co jest w tym plasterku, ale on jest, po prostu działa cuda. I mało tego, on jeszcze sprawia, że ta nasza gulka jakby się wchłania i nie ma tego odznaczenia. Czyli naprawdę, jeśli na następny dzień macie zrobić makijaż i martwicie się, że po prostu ta gulka będzie widoczna nawet pod takim cięższym makijażem, to możecie nakleić
takie kółeczko i po prostu to kółeczko zdziała cuda. Naprawdę to jest fenomenalny produkt. Kosztuje to 12,90 i w środku mamy aż 48 tych kółeczek, także naprawdę cena jak za to działanie naprawdę niska, także polecam Wam. Jeszcze Wam zrobię fokus, jak wygląda to opakowanie. O, wygląda tak. Także bardzo, bardzo Wam polecam te plastry z Douglasa. Tutaj mam całą wielką moją trójkę. Są super. Dajcie znać, czy miałyście te plastry, bo wiem, że wiele z Was, jak je pokazałam pierwszy raz, pisało, że poszło właśnie do Douglasa i je kupiło. Bardzo się cieszę, że z mojego polecenia kupujecie kosmetyki i że Wam się te kosmetyki naprawdę sprawdzają. Także piszcie mi na dole, który rodzaj plasterków macie i czy Wam się faktycznie tak sprawdzają. Kolejnym odkryciem, który może nie zwalczy Wam jakiejś tam niedoskonałości, czy nie zwalczy Wam typowych pryszczy, ale zwalczy Wam świecenie cery, czyli to też jest taka zmora imprez, jak idziecie na imprezy i ktoś robi zdjęcie później z fleszem, nie daj Bóg, i później widzicie na tym zdjęciu, że świecicie się po prostu jak choinki, a szczególnie na nosie. I czym to zeliminować? Zapobiec. To jest idealne. Zobaczcie, chusteczki z Isany. Najtańsza firma na świecie, dostępna w Rossmanie. Fenomenalne produkty, ja uwielbiam ich żele, ale naprawdę odkryłam te chusteczki stosunkowo niedawno, bo 2 tygodnie temu, i używam ich non-stop. Użyłam już jedno opakowanie różowych chusteczek, były super, teraz kupiłam sobie te niebieskie kokosowe. I jak ich używamy? Słuchajcie, przed nałożeniem makijażu zmyjcie dokładnie sobie tą chusteczką twarz. Jakby to będzie taka Wasza baza przed bazą, o, można tak powiedzieć. I twarz będzie naprawdę ładnie, można nawet powiedzieć cudownie zmatowiona, bo ja jak sobie używam tych chusteczek, to mam tą twarz wręcz taką, nie wiem, tempą. Jest tak sucha ta twarz, ale o to nam właśnie chodzi. O to chodzi, żeby zmatowić tą twarz i później na imprezie czy na tym Waszym wielkim dniu nie wyglądać strasznie, żeby ta twarz Wam się nie świeciła pod tym podkładem. I to naprawdę jest super sposób, także polecam Wam te chusteczki. Kosztują bardzo mało, chyba 6 zł, a jest ich aż 25. Przepięknie pachną kokosem i mango. Także naprawdę super chusteczki. Ja je właśnie używam przed nałożeniem makijażu, ale też używam je do zmywania makijażu, bo to są też chusteczki do demakijażu. I wystarczają mi 2 chusteczki na zmycie takiego ciężkiego, naprawdę ciężkiego, pełnego makijażu. I twarz jest czyściutka, także naprawdę... I to jest mega wygoda, bo wyciągacie chusteczkę i zmywacie makijaż. Nie musicie taskać ze sobą toniku, wacików i wiecie, zmywać. Tylko możecie sobie te chusteczki zabrać, ciach i zmyty makijaż. I fajne jest też to, że one nie wysychają, bo wiecie, to opakowanie jest tutaj takie przyklejane. Ja się bałam, że one mi będą wysychać, ale po miesiącu, no już przesadziłam, 3 tygodnie jedno opakowanie zużywałam i one cały czas były mokre, także to jest super, polecam Wam te chusteczki. Dajcie znać, czy macie i co sądzicie. Może macie tą różową wersję, bo ja miałam pierwszą różową wersję i też była fajna, ale te mają chyba lepszy zapach, są lepsze. Kolejny produkt, który może być zbawienny przed tym Waszym wielkim wyjściem, dla mnie przynajmniej jest on niezastąpiony i ja go będę zawsze, zawsze kupować. Mowa tutaj o tym peelingu z taupy. Możecie to stosować również jako maseczkę, ale ja Wam teraz powiem pod kątem peelingu o tym produkcie. I przed tym Waszym wielkim wyjściem konieczne jest, abyście przede wszystkim zrobiły peeling. Naprawdę uwierzcie mi, że twarz inaczej wygląda w makijażu, jak zrobicie przed makijażem peeling, bo ta twarz będzie taka gładka, promienna i naprawdę polecam Wam ten peeling, ponieważ jest on oczyszczający, on jakby koryguje niedoskonałości, nadaje twarzy taki świetlisty blask. Naprawdę fenomenalnie wygląda twarz po nim, on nie zawiera żadnych sztucznych barwników, SLS-ów, naprawdę Wam polecam. Tym bardziej w tym opakowaniu, bo jest tu aż 25 ml i taupa zrobiła super rzecz, ponieważ zamieniła saszetkową wersję tej maseczki w tubce. Chociaż saszetkowa jest nadal dostępna, ale fajnie, że zrobili też tubki. Polecam Wam obowiązkowo kupno tego produktu, naprawdę super. Jeśli macie problemy z niedoskonałościami, to tym bardziej ten peeling, ta maseczka i co? I to jest jeszcze żel, bo to jest 4 w jednym. Poczyni cuda na Waszej twarzy, także polecam. I ostatni jakby krok, moje ostatnie triki, które chciałam Wam pokazać w takim dążeniu do doskonałej cery przed wielkim wyjściem, będą to 4 maseczki oczyszczające
Ja specjalnie nie będę się rozdrabniać nad tymi maseczkami, ponieważ ja już na kanale robiłam Wam odcinek o moich ulubionych maseczkach oczyszczających do twarzy, także szybko przez to przebrniemy. I pierwsza maseczka, którą Wam polecam również przed tym wielkim Waszym wyjściem, to będzie maseczka Pilaten, czarna maseczka Pilaten, która wygładzi Wam przede wszystkim cerę, usunie w jakimś tam stopniu większym lub mniejszym zaskórniki oraz co zrobi Wam na pewno depilację włosków na twarzy, bo ona jest mega hardkorowa. Uważajcie z nią, jeśli macie wrażliwą cerę, ale tak czy inaczej Wam polecam. Drugą fajną oczyszczającą maseczką jest maseczka z Palmers. Ona już jest dla dziewczyn, które mają tą wrażliwszą cerę, ponieważ ona zawiera w sobie masło kakaowe i masło shea, które nie tylko oczyści Wam skórę, ale też ją nawilży. Pamiętajcie również o nawilżeniu twarzy, jak już stosujecie takie mega hardkorowe oczyszczanie. Bardzo fajna maseczka, bardzo fajnie wygładza cerę, to przede wszystkim. Cera jest mega gładka po tym, także super. I dwie maseczki saszetkowe, o których Wam już też mówiłam, a może nie, o tej Wam chyba nie mówiłam, o tej z Marion. Zobaczcie, chciałam Wam ją pokazać, bo to opakowanie jest dla mnie hitowe. Zobaczcie, jakie świetne tu jest taki jakby... Nie wiem, co to jest. Taki otworek, dzięki któremu ta maseczka Wam nie wyschnie. Jest to super sprawa. Moim zdaniem wszystkie maseczki powinny mieć taki koreczek. No super, maseczka nie będzie Wam tutaj... Jakbyście ją rozdarły, to zaraz ona by w szafce gdzieś Wam się tutaj porozlewała, ona by zaschła, a ten kranik jest naprawdę świetny. I ona ma ekstrakt z winogron i pomarańczy. Fajnie oczyszcza, ale jeszcze lepiej nadaje skórze taki promienny wygląd dzięki właśnie tej pomarańczy i tak fajnie odświeża. A ta maseczka z barwy siarkowa, już Wam 100 razy o niej mówiłam, jest super oczyszczająca, wygładzająca. Wow, dziewczyny, dobra, nagadałam się. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny w jakimś tam stopniu. W każdym razie dajcie znać, jeśli tak było i koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, jeśli ten odcinek Wam się podobał i chcecie jeszcze więcej takich gadanych jakby filmików. Dajcie mi koniecznie znać, jakie były Wasze historie, czy miałyście taki dzień, ważny dzień w Waszym życiu, że się obudziłyście i miałyście po prostu na twarzy mega wielki krater i po prostu chciało Wam się płakać. Chętnie poczytam Wasze historie. Ja miałam setki takich historii i wiem, że Wy też miałyście. Także dajcie znać, chętnie poczytam Wasze historie w komentarzach. I co? Dzięki Wam bardzo. Żegnam się z Wami. Do następnych filmików. Całuję Was, ściskam. Pa, pa!